Cześć, dzisiaj piątek, więc tradycyjnie multiastrofon, w którym odpowiadam na kilka astronomicznych pytań od widzów. No i jak zwykle nie puszczę was na weekend bez odrobiny astronomicznej wiedzy. A jako pierwszy pytanie zadał Folgrim. Coraz cięższe są te niki do wymówienia, szczerze mówiąc. Folgrim pyta, dlaczego zawsze uważamy, że obcy są inteligentniejsi niż my? Przecież na obcych planetach mogą żyć na przykład tylko i wyłącznie krowy albo organizmy jeszcze na poziomie małych ssaków, o ile tam wykształcą się ssaki. Dla innych organizmów nie woda może być ważna, ale na przykład jakiś kwas. Generalnie, mój drogi, woda jest bardzo fajnym rozpuszczalnikiem dla różnych substancji. Kwas niestety wchodzi w dosyć burzliwe reakcje z wieloma różnymi substancjami. Dlatego też, no, może się tak oczywiście zdarzyć, ale takie życie byłoby dosyć... dosyć odmienne, powiedziałbym, od tego, co widzimy tutaj na Ziemi. Znaczy, generalnie woda wydaje się, na tyle, na ile znamy chemię na dzisiaj, być bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla właśnie form życia. Natomiast jest dokładnie tak, jak mówisz. To nie znaczy, że gdzieś tam na innych planetach jest równie rozwinięte życie, tak jak nasze, że mogą być inteligentniejsze od nas istoty. Równie dobrze przecież to my możemy być najbardziej rozwiniętą cywilizacją w galaktyce. No i z jednej strony jest to bardzo fajne, bo nikt nam nie podskoczy i hej, to my będziemy tę gwiezdną flotę budować, którą w Star Trek na przykład można było sobie pooglądać. Natomiast z drugiej strony, no... Jednak też fajnie, że nie będziemy musieli się bać tego, że jacyś obcy przylecą do nas niczym Hiszpanie lądujący na nowym kontynencie amerykańskim i nie wytłuką nas tak, jak oni wtedy tłukli wrażo Indian. Paweł Drzewiecki z jakże istotnym pytaniem. Czy jak pierdnie się w nie wasz kości, to poruszymy się do przodu? No oczywiście tutaj zadziałają prawa Newtona, tak samo jak w przypadku rakiety, która również wyrzuca przecież z siebie gazy. Tak samo i ty polecisz trochę do przodu, natomiast nie uzyskasz jakiejś nie wiadomo jak dużej prędkości. O wiele lepszym sposobem będzie natomiast zesikanie się, nie wierzę naprawdę, że odpowiadam na to pytanie, zesikanie się w kosmosie, ponieważ masa wyrzucanych z siebie wtedy płynów będzie o wiele większa niż masa wyrzucanego z siebie gazu, a więc uzyskasz tym samym większą moc i większe przyspieszenie. Także jeżeli chcesz się w miarę sprawnie poruszać w przestrzeni kosmicznej, to polecam raczej polecieć tam z pełnym pęcherzem. Artur K. Pytanie dotyczy statków kosmicznych ze sztuczną grawitacją generowaną za pomocą obracającego się pierścienia. Załóżmy, że mamy zupełnie pustą przestrzeń i tego typu statek kosmiczny, w niej żadnego innego punktu odniesienia poza statkiem. Względem czego taki pierścień się wtedy obraca? Nawet jeśli w osi statku byłaby umieszczona nieruchoma część, to można by obracać tylko tą częścią, a pierścień teoretycznie tkwiłby wtedy nieruchomo. Zmiana układu odniesienia nie powinna wpływać na wytworzenie się siły odśrodkowej lub nie. Bardzo proszę o wyjaśnienie, kiedy taka siła się wytworzy i pokazanie, czego w swojej analizie nie uwzględniam. Znaczy, o ile dobrze rozumiem, to szukasz jakiegoś połączenia między siłą odśrodkową a układem odniesienia niejako do tego, czy krążysz wokół planety, czy nie krążysz wokół planety. Tutaj nie ma to znaczenia. Jeżeli wprawiasz ten pierścień w ruch obrotowy, to tym samym powodujesz powstawanie tejże siły. I generalnie, jeżeli uformujesz sobie podłogę na jakby zewnętrznej ścianie takiego pierścienia, no to w tym momencie podczas obrotu taki astronauta wewnątrz będzie do tej ściany przypierany, zupełnie jak na karuzeli. Tutaj nie potrzebujesz jakby planety, tu nie potrzebujesz układu odniesienia zewnętrznego do statku. Tutaj jakby sam statek i astronauta są w tym momencie dla siebie układem odniesienia, czyli masz układ odniesienia pomiędzy astronautą, a pomiędzy statkiem kosmicznym. Dlatego też może działać stacja orbitalna, czy też stacja zawieszona nawet gdzieś w przestrzeni kosmicznej, która zbudowana jest z samego cylindra, po prostu, może nie tyle cylindra, ale z samego takiego torusa, czyli czegoś, co wygląda jak donut. W tym momencie po prostu obracając się wytwarzasz ten układ odniesienia między osobami będącymi wewnątrz, a nie będącymi częścią stacji, a samą stacją. No i tutaj stąd bierze się to, co się bierze, czyli ta tak zwana sztuczna grawitacja.
BZ.pl pyta, czy mógłbym opowiedzieć o typach galaktyk, czym się różnią, ile typów galaktyk jest, oraz pozdrawiam. I ja pozdrawiam również ciebie, natomiast o typach galaktyk oczywiście mogę trochę opowiedzieć. Astronomowie podzielili galaktyki na kilka typów i według tych typów właśnie klasyfikują nowo poznawane galaktyki. Są to galaktyki spiralne, z poprzeczką lub bez, galaktyki soczewkowate, galaktyki eliptyczne, galaktyki nieregularne, takie jak na przykład obłoki Magellana, doskonale widoczne z południowej półkuli naszej Ziemi. Ich nazwa zależy od ich kształtu, natomiast ciekawostką są te podziały galaktyk spiralnych, czyli z poprzeczką i bez. O co chodzi? Otóż niektóre galaktyki spiralne wyglądają tak, jakby ich ramiona wychodziły bezpośrednio z jądra galaktyki i to są galaktyki spiralne bez poprzeczki. Natomiast niektóre galaktyki w jądrze posiadają pasy, takie odchodzące od jądra pasy jasnych gwiazd, dopiero z których to pasów wychodzą te promieniste, te zawijające się spiralne właśnie ramiona spiralnej galaktyki i właśnie dlatego jest taki podział tych galaktyk spiralnych na bez poprzeczki i z poprzeczką. Kącik heretyka. Słabe jakieś, białe kółko i dwie plamki. Dla czegoś takiego nie opłaca się kupować teleskopu za parę tysi. Zokłanator przytrzyma nas jeszcze przez chwilę w temacie galaktyk. Ma pytanie, czemu skoro nasza galaktyka, tak jak Andromeda, ma jądro, które świeci, a my go nie widzimy w naszej galaktyce, skoro jest takie wielkie? Ciekawe, czy jakbyśmy byli w Andromedzie na jakiejś planecie, to czy byłoby to jądro widać? Tutaj musisz zrozumieć, że galaktyki nie mają czegoś takiego jak stałe jądro, które jest jakimś obiektem. Jądro to jest po prostu duże zagęszczenie gwiazd w danym miejscu i stąd też wynika jego jasność, patrząc z pewnej odległości. Natomiast jeżeli znajdowałbyś się gdzieś tam w obszarze tego jądra, to ono wcale nie wyglądałoby na takie zwarte. Owszem, byłoby tam więcej gwiazd, niebo w nocy byłoby pewnie jaśniejsze, ale no, nie wyglądałoby to tak, jakby była tam gdzieś zawieszona jakaś świetlista kula. Natomiast jak najbardziej możemy zobaczyć jądro naszej galaktyki, kiedy patrzysz w bezchmurną, nocną, najlepiej bezksiężycową noc na niebo, to zobaczysz taki jasny, mglisty jakby pas na niebie, czyli oczywiście drogę mleczną tak zwaną. I ta nazwa nie wzięła się znikąd. Ta nazwa koresponduje z nazwą naszej galaktyki. No i dokładnie ten najjaśniejszy punkt to jest miejsce, w którym znajduje się jądro naszej galaktyki, bo patrzymy po prostu wzdłuż płaszczyzny dysku. Galaktyka jest dosyć płaska, my jesteśmy sobie gdzieś tutaj i patrzymy sobie wtedy właśnie na to jądro. Między innymi oczywiście, bo tam też im dalej od tego miejsca rozchodzą się pyły, gazy i inne tego typu przyjemne rzeczy, które znaleźć można w galaktyce. Lolek XD, mam pytanie, jak wyglądałby pierścień Saturna na Ziemi? Ano, drogi Lolku, wyglądałby dokładnie tak. Natomiast zmieniałby swój kształt w zależności od tego, w jakim miejscu Ziemi byś się znajdował. Gdybyś spojrzał na taki pierścień, będąc na równiku, to praktycznie nie zobaczyłbyś nic, ponieważ byłby on zbyt wąski, żebyś mógł go dojrzeć, a byłby bezpośrednio nad tobą. Natomiast im bardziej w kierunku bieguna byś się przesuwał, tym bardziej od góry patrzyłbyś na pierścień, czyli w ten sposób. Więc kąt by się zmieniał i po prostu widziałbyś coraz więcej tego pierścienia. Także tak by wyglądał pierścień, gdyby Ziemia go miała. Dokładnie w sumie w ten sam sposób, jak gdybyś mógł znaleźć się na powierzchni Saturna, która oczywiście nie istnieje. Na koniec astrosuchar Texon. Ile razy można popatrzeć przez teleskop na Słońce? 2, raz lewym, raz prawym okiem. Okej, słuchajcie, dzięki, że byliście w ten piątek z nami tutaj w Multiastrofonie. Do zobaczenia oczywiście w poniedziałek w Astrofazie, no i we wtorek na Kerbalach. Będziemy w końcu lecieć na Eve, chyba że naprawdę nie wytrzymam i nie wiem, w nocy odpalę jakiegoś streama, ale raczej nie będzie na to czasu, więc we wtorek polecimy na Eve, czyli taki odnośnik. Nie, znowu się nie mogę wysłuchać. Nie odnośnik, tylko ekwiwalent, czy też po prostu
Niech będzie, że ekwiwalent Wenus, naszej Wenus w świecie Kerbali. Eve jest taką planetą, gdzie jest bardzo gęsta atmosfera, bardzo duże ciśnienie i generalnie ciężko się stamtąd wydostać, jak się już wyląduje, więc zbudowaliśmy olbrzymi statek, który nas tam zabierze i prawdopodobnie pozwoli wrócić. Zobaczymy we wtorek, także zapraszam Was na 20 na Hitboxa, gdzie wszystko się wyjaśni, no a dalej w tygodniu oczywiście tak jak to w ramówce jest. Także cześć, trzymajcie się i miłego weekendu. Thank you.